Cześć, witam na kanale, z tej strony Voicim, a to jest kolejne spotkanie w playliście Czy ta gra się nada? Dzisiaj na tapetę weźmiemy Contraband Police Demo. Gra, w której, tak jakby gra, która opiera się na symulacji strażnika celnego. Wyszła już pełna wersja tej gry jakiś czas temu, natomiast my sobie zagramy w demo. Ja też chcę zobaczyć, czy ta gra wam się spodoba. Oglądałem z niej tak właściwie to pół gameplayu, bo pół, nie wiem, chyba z pół godziny oglądałem tam na YouTubie. Spodobała mi się, więc postanowiłem sobie ściągnąć demo, odpalić i zobaczyć, jak to nam zadziała. Jeżeli chodzi o opcje gry, to u mnie wyglądają one tak, jeżeli kogoś to interesuje. Jak ktoś chce, to może sobie zatrzymać, mnie to tam aż tak bardzo nie na tym bym się nie skupiał. Twórców nie będziemy oglądać, więc bierzemy od razu graj. Ale nie to, tylko chciałem graj. I tak, po prostu. I się nam tutaj ładuje. Tak. Tylko trzeba poczekać, żeby nam się to załadowało. No i zaczynamy grę. Nie będziemy to jakoś przedłużać. To jest... no mówię, gra, w której tak naprawdę po prostu jesteśmy takim strażnikiem celnym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Ja sobie w tą grę kawałeczek dosłownie grałem, żeby tylko zobaczyć, czy ona mi i jak to tam wszystko działa, takie podstawowe mechaniki, więc nie wiem, dosłownie chyba z 15 minut pograłem, więc nie jakoś dużo. No oczywiście chwilkę musimy poczekać, żeby to się nam wczytało, no to chwilkę też trwa. Zaraz się powinno wczytać i powinniśmy przejść do samej rozgrywki. Contraband Police to fikcja literacka. Gra jest inspirowana rzeczywistością, ale wszelkie nieautoryzowane podobieństwa do rzeczywistych wydarzeń lub prawdziwych osób żyjących lub zmarłych są często przypadkowe. Tyle zdążyłem przeczytać. No i mamy przejście graniczne w Karikatce, Akaristan, 16 kwietnia 1981, tak? Stawku, Marisiu. My do budu, Latko Adru. I ta muzyczka w tle. Padrotniki, Adali. Eto wódka, grudok. Eto nie ta przywatko, liszto niedzielka, od dripa i dziura. Za towarzysz komisar, waliszto et was akato. Eno podsiadaj wsiem regulków. Ili opokończyli szkali rozników. Baduli małasi. Weź to Ilio Akristkow, maćko mo. Ciekawy wstęp, ciekawy, dobra. Okej, możemy wysiąść. No, do widzenia. Raporta, acz Paryż, do widzenia, no i jesteśmy na naszym posterunku, tak? My jesteśmy w naszym posterunku. O, dobra. Acz Paryżu, my was czekali. A dajcie od akaritanskona jak ondro gondra, acz karikatka. Karikatka, dobrze. Menomiano, komisar Andrzejew. Et objaśnija waszych daniza. No to wyjaśnię, ale żwawo. Dobra, mamy się udać do biura. Tutaj chyba ta żółta strzałeczka nam wskazuje na to biuro. Więc do niego pójdziemy. I teraz otworzymy sobie. I tu mamy tą teczkę, tak?
Podręcznik służbowy, tabel trzeba otworzyć i jedziemy. Spis treści, sprawdzenie dokumentów, imię i nazwisko, data ważności, numer paszportu, zdjęcie. Co ja mam zrobić? Aha, to wolę znajduje się w każdym. Mamy chyba jakieś takie. To się chyba, no ja to już widziałem, to po prostu są instrukcje, jak tutaj to wszystko powinno wyglądać, więc ja to mamy po prostu tak. Przelecę, mam jakieś samochodziki, nie samochodziki, jakieś azamy, warile, jakieś akta KGP i to już wszystko, dobra. Więc no, no tak sobie wygląda, myślę, że możemy sobie to wziąć. I okej, okay. No i od razu, nie o co mi chodziło, że chyba źle, nie zawiszał niż o to. Od razu, słuchajcie, z grubej rury bierzemy na kontrolę, nie ma czasu. Dobra, podchodzimy, proszę bardzo. I proszę bardzo, nasz pierwszy klient, że tak powiem, tutaj nam podjeżdża. Ale ty, stój. I teraz. No logiczne, że musimy skąpić właśnie dokumenty. Dobra, poproszę, show mi dokumenty, jak to mówimy. Dobra, czekajcie. I ponownie teczkę służbową i teraz. Porównywarka, dobra. Skończyłeś już gadać, dziękuję bardzo. Porównywanie dokumentów. Porównywanie pól w dokumentach zmniejsza poziom twojej percepcji. Kiedy się zmęczysz, porównania staną się wolniejsze, a gdy poziom spadnie do zera, pozostaje jedynie sprawdzenie wzrokowe. Aby zregenerować percepcję, udaj się na odpoczynek. Rozważ zakup lepszej kwatery, aby na stałe zwiększyć poziom swojej percepcji. Tak, no i tu mamy jakieś tam... Nie ta mamry, acz kontrolni dokumentów. Dobra, numer paszportu. Czy my możemy to jakoś porównać? Ja wiem, że to jest raport inspekcji. Raport inspekcji. W tym raporcie będziesz oznaczać wszelkie niezgodności znalezione w dokumentach. Zaznacz przynajmniej jeden błąd, zanim zawrócisz kierowcę lub pozostaw czysty raport, kiedy udzielasz zgody na wjazd. Znajdź wszystkie występujące problemy, aby otrzymać najwyższą ocenę. Z czasem twój raport powiększy się o dodatkowe rubryki. Dobra. Okej, okay, teraz możemy to sobie porównać. Okej, okay, to jest zgodne, czyli tutaj nie ma żadnego problemu. To z tym też się zgadza. Teraz zobaczmy sobie, czy ma ważny paszport. Ma 2 dni mu zostały, no ale jest ważny, więc nie możemy się doczepić. I to też jest zgodne. Dobra, skąd ty tutaj Akaristan? To się zgadza. Musimy sobie tutaj poszukać, czy Akaristan... Akaristan, gdzie jest Akaristan? Tu jest Akaristan, czy my mamy. To z tym się zgadza, bo to jest ta sama pieczątka co ta, więc jest ok. Dobra. Okej. No to chyba wszystko jest zgodne. Tutaj nie widzę żadnych tych. 28 lat ma, no to okej. No dobra, to chyba jest wszystko ok według mnie. Nie widzę tutaj żadnych. A wie biernie, nie. Więc tak. Zatwierdzamy. Proszę bardzo, masz tu, nie ma co sprawdzać zbytnio. Spadaj. Masz jechać. Miłego dnia. Tak dobrze poszło? Zaraz tu się tam powinno podświetlić podsumowanie, a my bierzemy nas tego kierowcę, żeby nie przedłużać. Tak, perfekcyjnie na końcu. No i bardzo dobrze. Czy ja już mogę następnego? Mogę. Proszę bardzo, wjeżdżaj. I teraz. Czekaj, no stój. Oni tutaj teoretycznie wstawiają okno, więc możemy go przez okno tutaj mieć, więc może tak zrobimy. Poproszę o dokumenty. Dobra, bierzemy sobie dokumenty. Musimy je znowu wziąć, więc dobra. I teraz, czy to się wszystko zgadza? To się zgadza, dobra. No i już się nie zgadza, numer paszportu, czyli teraz raport inspekcji, numer... Numer paszportu, dobrze, wszystko się tutaj na razie, okej. Data ważności, zobaczmy, ale już widać, że się nie zgadza. Brak zgodności, możemy to zaznaczyć. Tak, data ważności się nie zgadza, dobra. Imię i nazwisko chyba się zgadzało, nie? Dobra, to jest ważne, no ale i tak nie mogę go wpuścić, więc to by było na tyle, panie, jeżeli chodzi o to. Teraz tak, kontrola zakończona i odrzucamy. Odrzucamy. Codziennie. No, trzeba było mieć ważne dokumenty i właściwy numer paszportu, wszystko byłoby dobrze. Dobra, potem możemy wpuścić następnego. Jedzie, dobra, a tamten zawraca. O, jest tutaj i pojechał tam.
A my bierzemy następnego. Dlatego. Bardzo dobrze, widzicie? Też dobrze. Dobra, witajcie towarzyszu komendancie. Proszę, są mi dokumenty, poproszę. No daj, o matko. Bierzemy, dobra. I teraz, czy się wszystko zgadza? To się zgadza, okej. Tutaj nie ma problemu. To się też zgadza, nie ma jakiegoś problemu tutaj. Zobaczmy teraz to. Zgadza się, dobra. To się zgadza. No okej. Owód wjazdu płaca. Zobaczmy jeszcze, czy pieczątka się zgadza. On wjeżdża z Zjednoczonego Rari. Tu mamy różne kraje i musimy sobie teraz zobaczyć, gdzie mamy Zjednoczone Rari. Czy to się zgadza ta pieczątka, którą oni tutaj nam dali. Zjednoczone Rari. Czekaj. Ta pieczątka to jest ta pieczątka. Dobra, czyli się chyba wszystko zgadza. Według mnie może wjechać. Tab. Dobra. Kontrola zakończona, zatwierdzam cię. Możesz wjechać do Rado Tuksaja, Akaristan. A to ma czysta! Tak? Dobrze będzie? Nie wiem, ale my następnego bierzemy, bo nie ma czasu. Trzeba normalnie wyrobić. Bardzo dobrze. Kolejna perfekcyjna kontrola. No widzicie, jestem. Po prostu jesteśmy super pracownikiem. Dobra, bierzemy. Następny. Otworzyliśmy mu drzwi, może być, proszę bardzo. Dawaj dokumenty, muszę zobaczyć. Oddam, co ja mam z nim zrobić? Dlaczego ja tutaj nie mam, czy jeszcze nie? Aha, bo ja ich jeszcze nie wziąłem. Dobra, czekajcie, trzeba je najpierw wziąć. Trochę się pospieszyłem. Dobra, mam. Sprawdzamy, czy się to zgadza. To się zgadza, to nie ma problemu. Ale już widzę, że karta wstępu chyba się nie zgadza. Tak. Teraz bierzemy sobie raport inspekcji, data ważności. Dobra, się wszystko zgadza. To się zgadza chyba. Zresztą paszport też się nie zgadza, bo jest 1980, już nawet nie będę tego sprawdzać. Więc tak naprawdę nie muszę cię wpuszczać. Proszę bardzo, nie będę więcej szukać powodów. Kontrola zakończona, odrzucam. Nie wiem, tego państwa. Oczywiście popełniam duży błąd, jak najbardziej. To już wszystko, bo już następnych nie widzę. Więc ty zawracasz. Papa. Dobra, i co teraz dalej będzie? Marisu, wasze służby korosną denar. Dobra, no tak. Nie tak to ada trudna, nie adalio? A wie pier paszko na waszego... Na odpoczynek, mówisz, czyli tam? Do tego mojego... Gdzie mam? Aha, tam. Czyli nie do tamtego biura, tylko tutaj do jakiegoś złoma widzę. Dobra, idziemy do złoma. Czy się da w ogóle wejść? Da się. O, masz ci los. Czy tu można w ogóle się iść pospać tutaj? Odpocznij. Może być, proszę bardzo. Śpimy. Tak. Noc mija. Dzień pierwszy. Dobra, pokażcie ile. Poprawne kontrole 4, utrzymanie budynków 3. Minus, dobra. Wynagrodzenie pracowników. To ja mam tu jakichś pracowników? No dobra, mogą być jacyś pracownicy. Mi to nie przeszkadza. Tak, dzień nowy wstaje i co? Dalej będziemy ich kontrolować? Zapisywanie. Okej. Okay. No bo ja mówię, ja tylko słuchajcie sobie poprzednim razem. Dobra, mój drugi dzień szkolenia będziesz prowadził. Okej. Okay. I co mam robić? Mili stać inkratny aktywnia ać obarankowych szmuglistów. Lusko mnie nasze wywiady Iliad Maduro, et dostawica wam starasznej informacji. Okej. Okay. Czekaj, mam podejść. I co? Każe wanotrička estio eno kontrabadicielu. Wy madre posukacie wsiem, kotory pasujcie opisaniu. Nembinica, nuracho kontrabandu, a szajadzić ać akarystanska. Czyli co? Otrikso acznita. Azwi arbacznito, szajadziciela ać kontrolu. Dobra, zanim jeszcze wezmiemy, to ja wam tylko przeczytam. Czyli tak, przemytnik 1, podejrzewamy, że kierowca, który wczoraj nie zatrzymał się do kontroli, będzie próbował przekroczyć granicę. Częściowy numer rejestracyjny FIV, YV. Natomiast drugi to jest jeden z naszych informatorów wewnątrz gangu Oberankowa. Pozyskał cenne informacje dotyczące kolejnego transportu kontrabandy, wiek kierowcy 46. I musimy dzisiaj zwracać uwagę na numery rejestracyjne i na wiek kierowcy. Dobra. Ale proszę bardzo, niech wjeżdża. Czyli właściwie tutaj coś nam się już powiększyło, bo przednim razem żeśmy tylko kontrolowali, a teraz już
no tutaj musimy jakiegoś przemytnika pod tego szukać, tak? Listać naszego estio podrybnika. A kiedy ona jego wychodzi od maszynu? No chyba tak. To po sukaty i kontrabana. Dobra, Kasz mówi z pojazdu. Okej. Proszę opuścić pojazd, jak najbardziej. Kontrabandiciele paznoczno ich kryjówków. Znaku węża? Skąd ja mam niby? Ona jaliszto, a dzionecka migot. Służbowa latarka. A skąd ja mam zresztą latarkę F, tak? Dobra, i co? No F, no wziąłem już F, myślałem, że aż tak już, aha. Znajdź węża na jednym z tutaj, tam widzę, że jest. Jest. Miejsca ukrycia kontrabandy. W tych miejscach możesz również znaleźć kontrabandę. Opona, podsufitka, błotnik, zbiornik paliwa, zderzak, filtr powietrza, dobra. My potrzebujemy instrumentów. On już nie został, a tutaj mamy nożyczek. Tutaj, dobra, muszę chyba stąd wyjść. I stąd mamy iść, dobra, tam mamy iść, okej. Dobra, ja to biorę i teraz. Okej, ty się tam stój, ty się w ogóle nie przejmuj, że samochód rozcinam. Ale to rzeczywiście tak, słuchajcie, jest, że takie prawo... I co, jak mam to zrobić? Tak po prostu? Ralać, menu! Urwa dura! Ale co, jak ja mam... Gdzie ja mam to rozciąć? Tutaj? Ralać, menu! Przepraszam, bo ja jeszcze do końca tak nie wiem, to co ja mam zrobić, ale poczekajcie. Co mamy zrobić? Batu urwa dura! Ralać, menu! No właśnie, co to jest, żebyś tam jeszcze raz się wydrzesz? Ja mam nóż. Kontrabandu nie tak zabrypa znaczna. Dobra, będzie coś sobie. Czy co, mam jeszcze coś rozciąć? Czy co? Pod maską, dobra. Okej. Pod maską mam sprawić. Czy ja mogę ten nóż, przepraszam, jakoś schować? Czy ja go muszę teraz mieć? Dobra, a nie chcę nożem walić. Tutaj jest kontrabanda, no przecież wszystko widać na pierwszy rzut oka. Dobra, to już chyba wszystko, co dalej? No to wiem. Gdzie mam podręcznik służbowy? Aresztować, dobra. I to taki też symulator trochę, można powiedzieć, tutaj policjanta też, tak? Dobra, areszt śledczy. Tu przetrzymywani są przestępcy, którzy oczekują na transport do obozu pracy. Ulepsz więzienie, aby zwiększyć maksymalną ilość miejsc. Zatrudnij strażnika więziennego, aby zapobiec próbom ucieczki. Pamiętaj, że pozostawienie więźniów w radiowazie grozi ich ucieczką. Dobra, i co teraz mam zrobić niby? Ty tutaj siedzisz, tak? Nie, ważne, siedź tam dalej. Czy ja mogę to zamknąć? Oczywiście, mogę to zamknąć, więc ja to zamknę sobie na razie. Dobra, ja mam tutaj przechować kontrabandę, tak? Po chwilę, bo ja najpierw tę kontrabandę... Magazyn. W tym miejscu możesz pozostawić swoje narzędzia, uzbrojenia, odzyskaną kontrabandę oraz towary na handel. Ulepsz magazyn, aby móc przechować większą ilość przedmiotów. Pamiętaj, że wszystkie rzeczy pozostawione rozum zostaną utracone. Czyli co? To mam przenieść jakoś tutaj? Jak to się robi? Aha, dobra. I to, a to na razie sobie zostawię. Okej. Czyli to tylko tyle, tak? Dobra, poproś oficera Maksimowa. Muszę najpierw stąd wyjść. Oficera Maksimowa, on jest tam po drugiej stronie, musimy do niego podejść. Żeby wziął mi ten samochód. Te, dziadek. At Maduro. Już idź, no, zajmij się tym. Dobra. No i super. Kontroli. Dobra, niech będzie, że co tam jest. Kontrola 5. Okej, super. Dobra, i teraz mogę następnego wziąć? Mogę, tak? Po prostu normalnie wziąć następnego. Tylko, że jakiegoś strażnika więziennego miałem do tego dziadka, jak to się robi niby. Dobra, ja to na razie może po prostu zostawię. Po prostu... Może ty chcesz, ale nie mogę cię kliknąć? A nie, ja muszę coś tam jeszcze zrobić. Chwila. Czy nie mogę wziąć następnego, bo coś muszę jeszcze zrobić. Co ja mam zrobić? Aha. Dobra.
Okej, okay, jak wpiszę sobie jedynkę, tak, to mam to, jak dwójkę to to, a jak trójkę to nic nie mam. Dobra, i teraz mogę już to wziąć? Następnego? W takim razie, czy jeszcze nie? Jeszcze coś muszę zrobić, a co ja muszę jeszcze zrobić? Chwila, bo coś takiego, nie wiem. O matko. Co jeszcze ty chcesz? Aha, jeszcze tego... Jeszcze to? Widły, widły. A no dopiero wy madre powrotniać na okay, teraz możemy wrócić. Ja sobie wezmę na razie to wyłączę w ogóle, żeby tego nie mieć. Teraz mogę już następnego wziąć, tak? Rozumiem. Dobra. Bierzemy następnego w takim razie. I zobaczymy, co tam u niego. Stój, proszę bardzo. Otworzysz okno, otworzysz, to nie będę cię tego... Dajcie, Marisiu, komandiru! Witam. Proszę, poproszę o dokument. Proszę, a to pariatko? Dobra, muszę sobie wziąć i to. Sprawdzamy, dobra. Nie ma zgodności, jeszcze sprawdzę tylko wiek, czyli masz 46 lat. 33, dobra, czyli nie ma. To z tym też nie jest ważne. Aha, dobra, czyli tak, mamy raport infekcji, mamy datę, dobra. A zdjęcie? Zdjęcie to nie wiem, czy się zgadza. No, zobaczymy, czy zdjęcie się zgadza. Nie wiem, dla mnie tak średnio, ale co ja wiem. Czekaj, coś tu może trzeba zrobić. Dobra, wiecie co, według mnie to możemy to zdjęcie zostawić, jeszcze sprawdzę tylko pieczątkę, czy się zgadza. Skąd on jest? Albarak, dobra, ale musimy sobie to szybciej przelecieć. Masz tą datę, ale ja chcę... Chcę się dowiedzieć, gdzie są te. Matko, aż tyle tego tutaj jest. Nie ma po prostu gdzieś tych. O, są, dobra. Albarak jest. Pieczątka się zgadza. Dobra, czyli to się zgadza. Dobra, czyli tego już nie musimy. Czyli tak. Nie wpuszczamy z tamtych powodów, tak? Na wszystko kontrola zakończona, ale odrzucamy, bo tutaj jest. Ona ja. No to co dzień? No nie wiem, no. I bierzemy następnego bez przedłużenia, tak? Bo tamten idzie sobie zawozić, a my bierzemy już następnego. A on tam sobie zawraca. Dość szybko, nawet żwawo. Jedzie, a my bierzemy następnego. Jaki tutaj jakiś... Ten, dobra, bierzemy. Z mojego Dejnara. Proszę do dokumentu. Czemu będę to poriadka? Dobra. Ja sobie zobaczę, czy wszystko jest w porządku na pewno. No matko, nie to z tym chciałem porównać. Chciałem to z tym. To z tym. To mamy zgodne, dobra. To mamy zgodne, dobra. Teraz to. Z tym mamy zgodne, okej. To z tym też mamy zgodne, jak najbardziej. I wiek jeszcze sprawdzę. 38, czyli nie. Dobra, to chyba wszystko jest zgodne. Dobra, czyli cię mogę wpuścić. Tak. Kontrola zakończona i zatwierdzamy sobie. Proszę bardzo i ty jedziesz. Rado tuksaju, Amanu. A cię obaczyste. Dobra, goodbye. I ostatni nam dzisiaj został, bo ten jedzie, więc ostatni nam został. Już więcej nie widzę ich w kolejce. Perfekcyjna kontrola. No i super. Dobra. Dawaj mi. A dajcie, Walisiu, komandiru. Witaj. Proszę rado. Poproszę o dokument. Przemudu, eto pariatko. Daj mi te dokumenty. Dobra, i sprawdzamy. No właśnie, to jesteś ty. I ty, czekaj. Coś jeszcze zobaczymy, sobie porównamy najpierw, ale według mnie... To jego poproszę, chwila, moment, żeby on opuścił pojazd. Proszę opuścić pojazd. Ma wychodzić. Proszę. Zobaczymy, czy to będzie słuszne moje podejrzenia. To dziadek, ja to muszę poszukać teraz. Takie, no. Poczekajcie. Dobra, a jakbym chciał teraz nóż,
Dobra, w którym był teraz pod szóstką, tak? Jezus, to chyba nie o to chodziło, czekajcie. Nic, naprawdę? Ale chwilę, już pisaliście, że on, no to jak? Nie, no to nie, jeszcze tutaj wypowiedzi. Dobra, ja stąd wysiadam, bo to chyba nie o to chodziło. Dobra, to sobie schowam. Zobaczę, czy czegoś w master ty nie masz. No, na pierwszy rzut oka to chyba nic nie widać, chociaż... Chociaż jak się przyjrzeć, no to nie wiem, no. Co ja mam z tym zrobić, faty? Nie no, nie aresztuję cię, no. Czekaj chwilę tutaj. Czy ja mogę jakoś wrócić do moich pomocy, przepraszam? Czy ja mogę wrócić do jakichś moich pomocy, bo ja tu potrzebuję pomocy. Proszę mi pokazać, co ja tutaj mamy. I co ja tutaj powinienem robić. Dobra. Kabina to jest nóż, ale my o tym nie lubimy. Dobra, części zewnętrzne. To ja muszę stąd teraz wyjść, chwila. I to tym i tam, co wajdźmy? Oj, to brubzaju! Moment, zobaczcie, chodźcie to... Ja to zatestuję, tak, więc to wiecie. I to sobie to zatestuję tylko, więc... Wadło Hamany, Menacmir! Jezus Maria, opornę mu zniszczyłem. Dobra, wiecie co, ja chyba go spuszczę, bo tu nic nie widzę, a ja zaraz mu rozwalę auto. I to chyba nie wyjdzie mi na dobrze, więc może ja go po prostu... to wszystko ja cię po prostu zatwierdzę, idź w pokoju. Idź. Nie wiem, czy dobrze to zrobiłem, ale... Ale idź już, nie chcę tego łoma. Siądź na te dziurawe krzesła, na pogiętą karoserię i po prostu odjedzie, nie? I z podniesioną maską odjedzie, tak? Rozumiem? A nie. Maska się sama zamknęła. Dobra, jedź i tyle. Jedź. No wiem. No właśnie, powinien być aresztowany, czyli popełniłem błąd. Wiem, ać ten naj. Dobra. Utrosznej komisar, która je... No, czyli popełniliśmy błąd. Dobra, no ale zdarza się. Okej. Okay. Będziemy przynajmniej wiedzieć, co nas tym raz. Czyli mamy iść teraz do naszego tutaj, rozumiem... naszego tutaj i teraz znowu mamy iść spać, tak? Znowu mamy odpocząć i się iść zregenerować. Dobra. Okej. Okay. Czyli znowu przechodzimy tak jakby cykl dobowy. No, trochę żeśmy dzisiaj... No, 40 żeśmy zarobili. No niewiele, no ale trudno. Trudno się mówi. Dobra, zapisywanie. Czekamy jeszcze chwilę i okej, okay, mamy kolejny dzień, tak? Wariszu! Nam potrzeba powodzić spadnie. Będziemy na przejażdżkę, to fajnie, już nie będziemy się kontrolować samochodów. Tylko musimy coś innego zrobić, tak? Transport więźniów do obronnych. O, to jest coś ciekawszego. Zobaczcie, znowu coś nowego robimy. Chyba tu musimy iść. Po więźnie, tak? No to chyba tutaj. To nie wiem, tutaj mamy iść? Sklepy Vlada, a sklep Vlada to potem. Tutaj mam iść? Tutaj mam iść? I co? I mam cię, przepraszam. No jest tylko jeden więzień, no to czyli nie robię wozu po prostu. On sam się tak przeniósł, no ale mniejsza. No, dobra, i idziemy, idzie na tą kontrabandę tutaj. Gdzie jest kontrabanda? Moment. Aha, no właśnie. Okej, dobra, czyli ja teraz mam iść. Od razu do radiowozu, tak? Dobra. To idziemy do radiowozu w takim razie. O, jakiś lag. Lag, ale to chyba chwilowe. Dobra, chwilowe. Okej. Okay. Przeskoczymy nad szlabanem. Nie przeskoczymy? No przeskoczymy. No jak nie przeskoczymy? Tędy przejdziemy. O. Dobra. Garaż policyjny. Dobra, okej. Okay. Ty, Stefan. Nieważne, nic od ciebie nie chcę. Okej. Okay. Dobra, co teraz tu mamy zrobić? Przedmioty.
I co ja mam tu zrobić? Chyba nie tutaj, czekajcie, jeszcze zobaczymy, co my tu mamy zrobić w ogóle. O, znowu to muzyczka, nie, no chyba to tutaj. To skontroluj. Ale ja... Aha, dobra, to jest w pojeździe, ja to chcę przewieźć. Dobra, okej. Okay. Tylko to zamknę może, co? Jezus Maria, co ja nożem w towale? Może, niszczę własny samochód, może ja to wyłączę, żeby tego tutaj nie było. I co, wsiadam? Tak, wsiadam. Arba 3 to stanowka, dobra. Robocny i łagra. Wy po drobku Ada zakuśników. I zobaczmy, gdzie ja mam ich wieść. Tutaj. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy tutaj, a obóz pracy jest tu, czyli jedziemy teraz, bo to jest prawo cały czas na wprost i dojedziemy, dobra. Okej, to co, ruszam? Dobra, postartujemy w takim razie, na najbliższym... Ło, coś tutaj jest z problemami, ale to... Na chwilę, zobaczcie, te polskie znaki, no bardzo ładnie tutaj wygląda. Może kierowanie pojazdem nie jest tej już najlepsze, ale mniejsza o to. Nie rzepiajmy się na takie szczegóły. Dobra, mamy go transportować do obozu pracy. Okej. Wow. Ha, coś mi tu jedzie. Moment, ja sobie zobaczę. M jest mapa, dobra. Mam daleko, dobra. Możemy trochę przyspieszyć, myślę. Tempo. Mam motel karat, ale my z motelu karat dzisiaj nie korzystamy. Tylko jedziemy, dobra, bo widzę, że jest motel karat, okej. Okay. Wiadomo, tutaj kierowanie pojazdem nie jest super, jakieś super arabskie, genialne i w ogóle, no ale... Tyle, ile tego wystarczy. No ja jadę tutaj pierwszy raz pojazdem, więc też mogę nie... Nie do końca, ale dobra. Ach, nie tapto! Listo, ać astanowa burma, broklaćku te triewo, ać my nie ta przed dzielo. Pochwyć na topornik z lugażnictwa, ać zbywać kutale i dobra, wysiadam, dobra, no też fajny akcent, ciekawy dosyć. Okej, czyli ja muszę teraz wziąć siekierę, tak? Ale dobra, czyli to z kontrolu i siekierę miałem wziąć, tak? To miałem wziąć tutaj. To może w ogóle wezmę dwójkę, to już biorę dwójkę i pędzimy sobie tam. I po prostu mam ją tak ciachnąć, tak? Jeśli tutaj strzałka nie wiem, co chciałam zrobić. Dwójkę chcę. Co ja mam robić jeszcze? Przepraszam, bo ja jakoś tak nie do końca widzę. A jak ja mam się jej pozbyć? Może mi coś powiedzieć? A, dobra, tak. Super. Widzicie? Nie tylko symulator. Weź mi to, możesz to teraz mi tam zadać, żeby nie musiał tego tam wkładać do bagażnika, możemy dalej jechać? Ale nie we mnie, no co ja mam, ciekawe się, tutaj się na to mogę cofać? Ile by to chyba muszę wejść do tego auta, żeby tu się po prostu zasiąść? O, i teraz, tak? Do tyłu, do przodu, czekajcie, do tyłu jeszcze. I w takim razie mogę jechać dalej. Dobra. Jedziemy dalej. No słuchajcie, muzyczka tutaj w tle jest fajna. Nie wiem, czy wy ją słyszycie na nagraniu, ale no, mi się ona super podoba. Zarębiasta. Dobra, i już my jedziemy. Chyba już powoli widzę gdzieś nasz wykrzyknik. To już ruiny są tutaj. Dobra, to ruiny mnie nie interesują. Chyba, że to jest ten obóz pracy, to chyba nie to jeszcze. Poczekajcie, bo dość szybko jadę i się to skupić. Moment, ja sobie na chwilkę pozwolę zahamować i zobaczyć. Dobra, jesteśmy już blisko, więc nie jest aż tak daleko. Jesteśmy już dość blisko, ale jeszcze chwila. Musimy jeszcze kawałek jechać. Wow, tutaj
Łahahaha, ale czy osto... Osto coś mnie srał mną. Sorry, sorry. Jadę sobie tutaj, no. Eś, dziadzie, jedź stąd. Dobra, jazda samochodem w tej grze nie jest może najprostsza. Dobra, ale mniejsza wołu o to. I tu jest obóz pracy. Dobra, i teraz spróbujemy tutaj wjechać, tak? Puszczą mnie, okej. Okay. Takie dość ciasne drogi. To się ciasne, tylko właściwie takie ciasne dojście. Matko, ale tutaj normalnie wjazd. Dobra, możemy jechać dalej. Oto miejsce. Stanowka nażnej dambra, aż wydacie rozkaz przewozku wsię zakrutników nażnej poszli do maszyny. Iść do góry, czy co mam zrobić, przepraszam? Mam iść do niego do góry? No zobaczymy, nie. Nie mam iść do niego do góry. Mam iść tam, gdzie jest wykrzyknik najpierw. Tutaj do tamtego facia. Dobra. A tajcie, wariszu. Meno miano, starszina Manalo. Okej. Okay. Et kontroluje ti diurada. Dobra. Przekazuję ci więźniów i już ci chować. I co dalej? Słyszałem, co to mógł zrobić? Sklep Vlada. Dobra, sklep Vlada, podążenie mam się udać. Dobra, to jest sklep Vlada. Tutaj, tak? Czyli jedziemy sobie, ha, które... Tędy i tutaj. Czyli tędy, jestem tu, to chyba tutaj sobie pojedziemy, tędy, tutaj i nie, bo tu jest jakiś... Wiecie co, pojedziemy tutaj i tutaj po prostu skręcimy w prawo, pojedziemy sobie tędy. Myślę, że tak będzie najprościej, dobra. Czyli mogę się już udać do sklepu Vlada, okej, okay, ale czy ja nie mogę iść? Aha, bo tu jest jakaś ta, dobra. Mniejsza z tym, to sobie zamykamy. Tu jest gdzieś włącz silnik, dobra. Tylko tak, może bym podobnie to jakoś nawrócić. O matko, szyba pofrunęła, no trudno. Zdarza się. Dobra, opuszczamy obóz pracy, wyjeżdżamy, jedziemy dalej. Żeśmy w bramę rąbnęli, dobra. I ruszamy w takim razie. Dobra, i na lewo, tak? Na lewo i na jakimś tam skrzyżowaniu pojedziemy w prawo. Teraz będzie pierwsze skrzyżowanie, czy które? Czekajcie, muszę patrzeć, na pierwsze, dobra. Czyli jak to pierwsze skrzyżowanie w prawo, trzeba po prostu jechać tyle. Ok. Dobra, ciekawe w ogóle, jak to będzie trwał. No ale... Ale zobaczymy, dobra. Dobra, ja cię ominę, bo ja nie będę czekać, a tutaj będę się jechał. Teraz się robię z kimś tutaj. Zrobimy taki w takim razie. Jedźmy dalej. Taka nie po swoim pasie, ale mniejsza. I tutaj w boku z nim, tak? I dojechaliśmy, jak szybko to idzie. No tak, dobra. Ty jedziesz tam, a ja tu w boku. To chyba trochę nie, no. To jest chyba trochę... Ale się rąbnęli. Ale że rąbną, trudno. Trudno się mówi. Okierowanie autem w tej grze nie jest najprzyjemniejsze, ale no... Zdarza się. A kolejnego rąbka. O, ale żeś zrobił... Czekajcie, bo nie tak, chciałem do przodu jechać. Dobra, tu mamy jakiś most, taki dość ciekawej konstrukcji. Taki myślę, że wybitnie trwały jest ten most. Dobra, jedziemy. Jeszcze kawałek mamy, więc też trzeba trochę przyspieszyć. Ale tutaj ostro. Dobra. Dobra, dobra. I chyba dojeżdżamy, to gdzieś tutaj jest, tak dobra. Czyli dobrze dojechałem, tu jest tyle są stąd, tutaj się chyba wjeżdża, tak? Tu bo po prostu. Tu wypadałoby tak wjechać, żeby nikomu nie blokować drogi, bo ja sobie po prostu tak zaparkuję.
i opuszczę ten samochód. To drzwi się muszę zamknąć. Ja stoję, a my idziemy po narzędzia, tak? Mam tutaj wejść. O, to was. Cześć. Czy masz coś na wymianę? Co? Trzeba wymianę. Czekajcie, można jakoś to inaczej zrobić? Dobra, chyba. Czekajcie, będzie wiadomo, że to zrobić. Ada? Biegało się. Na przykład taką gazu, który ja sobie wziął, a ty wziął to? Aha, dobra, chyba tak. Dobra, ostatnie przystanek baza policyjna, tylko może schowam ten dłuż jednak. Ja, co ja wziąłem w ogóle? Co ja w ogóle wziąłem? Jakieś jednostwo, ale mniejsza o to. Baza policyjna, to gdzie ona jest? Tutaj, czyli jedziemy właściwie prosto tu drogą na jej końcu w lewo i na końcu na następnej też w lewo, dobra. Chyba będzie trochę dłuższa podróż, chociaż tutaj nie ma jakichś dużych odległości. Już mówię, a nie, muszę jeszcze odpalić silnik. Dobra, i tam mówię. Cofam. Aha, tu muszę czekać, jak nie wiem, więc właściwie nie muszę tym sugerować, jedziemy po prostu dalej. I tyle. Dobra, na końcu drogi w lewo mamy skręcić. Dobra, lecimy. Uwaga, bo zaraz czuję, że kogoś rąknę. Po prostu to czuję. Okej. Teraz na lewo, tak na końcu tej drogi. Czyli tutaj. To jest jakieś miejsce, a cmek. Rzeczywiście wypić fajne miejsce. Dobra, jedziemy dalej. Chociaż teraz sobie uda wyprzedzić, tylko nie wiem, co będę później, nie wiem, trudno. Dobra, ale chyba się uda. Dobra, było ciasno, ale się udało. Okej. No, powiem wam szczerze, że też właśnie wiecie, bo to właściwie w ogóle nie skręca. Skręca tak byle jak. Totalnie byle jak, więc to takie jest. Dobra, i teraz na końcu tej drogi trzeba jechać w lewo. To już jestem? Gdzie ja? Gdzie jest ta woda? Dobra, jeszcze trochę w lewo skręcić i... I jesteśmy, tak? I potem będzie trzeba wrócić jeszcze do tego naszego miejsca, baza policji. Dobra. Jestem i teraz gdzie wjeżdżam? Tutaj? Tutaj, tak? Tutaj jest pod tą górę. Dobra, nie będę jakoś kombinować zostawaniem, po prostu stanę tak. I co mam teraz zrobić? Iść do tego, tak? Mogę się z tobą pogadać? Nieważne, nie gadaj do mnie. Te, oficer. Aha, ja mam kontrabandy. Dobra, muszę panią iść chyba do auta. Teraz sobie w ogóle śpi. Cicho tam. Dobra, bierzemy to. Z kontrolu, ja biorę sobie to w takim razie. No, daj mi to i ja tego już nie chcę. I dobra, zostawiam tu otwarty, bo raczej na bazie policyjnej to... Nic się nie stanie, jak będzie przez chwilę pootwierany, zaraz go zamkniemy. Będziemy jechać dalej. Tylko tak, najpierw musimy od ciebie... Okej. Ada? Obarz na robotę! Dobra, przekazaliśmy was kontrabandę. Was pochwycieli odrowni kontrabandę. Dobra, siedzę do posterunek. Chyba to dla posterunek mogę jechać całkowicie prosto. Tak, i dojadę. Dobra, czyli takie żeśmy kółko zrobili właściwie. Po całym tej rejonie. Tego Akalistanu. Dobra, trzeba go tutaj
wziąć i wsiąść. Dobra, zamykamy i nie wiem, wycofujemy, jedziemy. Chcę wejść w auto na moje miejsce. Chcę odpalić silnik. Czekajcie, nie chcę. Wiemy tutaj odpalić jakoś tak, dobra. Zobaczymy się w ogóle, a jakoś wyjechać mi raz do przodu, dojadę bardziej, zobaczmy co tutaj jest. Jakiś plac, ale dobra, może po tym placu uda mi się zamanewrować. Tak, żeby dookoła to mam stąd, gdzie będzie musieli cofać, chyba się uda. Ten trzeba przejechać, to jest ciasno, ale... Będzie dość ostry skręt. Dobra. Chyba się udało, tak? Ja jestem obecnie, nie wiem, nie, jestem w pewnym gminie, dobra. I no i po stronę jadę, co trzeba, to się wycofać teraz. No i po stronę jadę, to szartą muszę wyjechać, dobra. To się wykręcę, będzie ok. No bo zaraz robię na PC. I teraz wyjeżdżamy, jedziemy. Ok, i jedziemy sobie teraz na nasz postępek z powrotem. No fajnie, fajnie tutaj jest to zrobione, bo musimy trochę jednak nie robimy cały czas tego samego, że na przykład nie jesteśmy ciągle w takim miejscu i nie robimy ciągle tego samego, tylko tak wow, ale trochę go rozwaliłem, trudno. Nie robimy ciągle tego samego, tylko też jesteśmy w różnych miejscach i robimy różne rzeczy. Fajnie, fajnie, najbardziej to na plus dla... tutaj dla gry. Dobra, to mi coś jedzie, więc trzeba się uważać, żeby nie robić przypadkiem. I lecimy dalej. Oczywiście, jeżeli gra wam się podoba, to zostawcie łapkę w górę pod filmem, tak? Żebym potem wiedział, że ten film wam się podoba. Oczywiście będzie też ankieta na społeczności. Czy wam się ta... Czy wam się po prostu ta gra podoba, czy lubię jakąś serię robić. Bo myślę, że parę odcinków z tej gry no powstało, bo mi się ona podoba. Dobra, i już utarliśmy. No nie są tak duże odległości też, więc fajnie. Gdzie ten autko mam zostawić tutaj? No właśnie, widzę, że moja praca miała zależeć, żeby się na posterunku, to serać. Czyli ten już schowaj. Dobra, i teraz mogę tutaj wrócić, rozumiem? Dobra, przeskoczyliśmy i zamiast teraz iść na ten, tak? Na spoczynek. No i dobrze. Czyli to taki była taki dzień bardziej wyjazdowy, dobra. To i znowu odpoczywamy. Subcio. Dobra, i teraz dzień trzeci to już był. Ale no trochę żeśmy karmiliśmy jakiś tam, ale 331 udało nam się chyba zarobić, tak? Czy dobrze mówię, czy nie? Dobrze, zaraz zobaczymy. Okej. Okay. Nasze drodzy nie bruźne. Czyli znowu na granicy, tak? Dzisiaj mamy o matko, wywożą towar. Dobra, czy mam też na tablicę ogłoszeń? Mamy, już widzę. Już widzę, że mamy list przewozowy. Ważny list przewozowy, dobra. A tutaj Republika Kagastanu. Okej, czyli Kagastańczyków mamy zatrzymywać od razu. Dobra, wezmę chętnie schowam na razie, bo mi nie jest potrzebny. Pierwszy kierowca, zapraszam. Co ja to mam jeszcze robić? Jeszcze raz sobie powtórzę, że co to ma być ważne? List przewozowy? To list przewozowy, dobra. Okej, okay. No to w takim razie proszę bardzo, kontrola. Tak, sprawdzę ten wasz ważny list przewozowy. No, gdzie mi ten majtasz tak ułożył? Co ja mam zrobić, przepraszam? Jak ja mam to wziąć? Może ja musiał się po prostu, ja nie wiem, po te list przewozowy. W godność. A co ja, skąd ja, jak ja mam to niby sprawdzić, czy to jest ważne, czy nie? Coś mi tu nie działa, nie wiem. Dobra, to działa, okej, okay, to sprawdziło się.
Potwierdzony ładunek. Dobra, czyli jest dobrze, czyli jak jest ładunek potwierdzony, okej. Okay. No dobra, jeszcze zobaczę tylko jaki ty jest, skąd jesteś. Akadistan, dobra, czyli ty jesteś nasz. Numer paszportu się zgadza. AGD, co ja nie chcę tego czytać. Dobra, czy ja coś jeszcze mogę tu zrobić? Warszny sposób, komparant na dokumenta, na arabni stanów. Właśnie, stał na podnieść, dobra. To idziemy do stołu w takim razie. I mamy tu jakiś notes mamy i teraz co? Awie wier, użycie pisupnika. Liczno w tym grusków, to maszynu. Jak ja mam to niby sprawdzić? A tutaj, tak? Szolek. No ciekawe się to robi, ciekawe, dobra. Już zaraz chyba na to wejdę po prostu. O, i teraz zobaczę, co tu jeszcze mam. Dobra. Czekajcie. Coś jeszcze tu nowy? Dobra, jeszcze sprawdzę, czy mam coś jeszcze tutaj. A mam jeszcze to pod spodem. Czy to się liczy, czy nie liczy, nie wiem. Ale wróćmy do tego notesu. Odaj mi mój notes w tym momencie. Medorado Hurka. To już łapy. Ijo mejo atma szajat. Wracamy do naszego pojazdu i teraz co ty tam masz mieć? I to ty tutaj masz. Lodówka, worek z nawozem, kuchenka i toaleta. Teraz ja mam to sprawdzić, tak? Mam to porównać. Dokumenty są już przyjęte. Dobra, tylko z tym, że ja teraz... dobra. Nieważne. Weź mi tego i ja teraz... to sobie na chwilkę odłożę i wrócę do tego. Kuchenka gazowa 4. Worek z nawozem. Ile ja mam worków z nawozem policzonych? 6, tak? 6. Według mnie to się tak średnio zgadza. Raport inspekcji. No list przewozowy według mnie się nie zgadza. No zobaczymy, dobra. Umówmy się, że teraz mi się to nie zgadza na przykład i teraz mogę zrobić. Dokumenty już przyjęte, ale czy ja już mogę się tak jakby, nie wiem, oddelegować gdzieś? Jak chcecie już od... Koniec kontroli, nie wiem, co ja mogę zrobić. Czy ja jeszcze mam iść tam do ładunku na chwilkę coś sprawdzić? Nie wiem, zobaczmy jeszcze raz, czekajcie. No, dobra, idziemy sobie tutaj i teraz do góry. Dobra, tu wszystko jest, tak? A jednak nie, jeszcze nie wszystko, dobra. No właśnie, widzę, że jeszcze nie wszystko. Razy 9. Razy 10, fantastycznie, jeszcze doliczasz. Toaleta, kuchenka gdzieś jest, to jeszcze mam jakieś dyrygenty. Dobra, tu się mi też wszystko zgadza. Dobra, to też. I teraz mogę chyba iść i sprawdzić. Ale jesteśmy pewni, że już wszystko? Czy gdzieś coś jeszcze leży, na przykład tu u góry? Nie, no ja już nic nie widzę. Dobra, to idziemy teraz do niego zobaczyć, czy się wszystko zgadza. I teraz możemy już mu to tak jakby zwrócić. No ale nie, dlaczego? Bo to ja mam z nim zrobić. Ja mam jeszcze więcej tych ładunków na lidzicy, co to już nic nie ma chyba. Daj mi jeszcze raz to zobaczyć. Tu jeszcze coś jest. Ogólnie. Okej, dobra. Okej, dobra. Teraz mam wszystko. Dobra, widzicie, trzeba być, mieć oczy dookoła głowy, jak to się mówi. Czy teraz mogę jeszcze jakby oddelegować? Jakoś mogę. A to jeszcze chwila, dlatego że najpierw sprawdź te dane, przepuść... Tak. Chciałem jeszcze zobaczyć te dane. Moment, chciałem zobaczyć dane z tego. Dane z... moment, bo... Nie, kontynuuj, ty mi to oddaj. I teraz tak, ja bym chciał w ogóle coś zobaczyć. Dobra. Detergenty, lodówka, worek z... 2, 10, 3, 1, 1, 1. 2, 10, 3, 1, 1, 1. 2, 10, 3, to chyba się raczej nie zgadza. Dobra, wiecie co, ja w takim razie dziękuję ci, kochany, ale mi się tutaj w ogóle nie zgadza, więc wiesz, ja cię nie wpuszczę. Odmowa, przepraszam.
ale według mnie to się tutaj nic nie zgadza. Według mnie oczywiście. Schowaj ten notes i bierzemy następnego. Wjeżdżaj. No ty sobie jedź zawróć, Limo. I nie wracaj. O matko! Co za dziadostwo tu przyjechało. Dobra, bo kontrola, kontrola, czas na kontrolę. No, gdy wam nużno rozprawidzielić gruzków, jakaś rolny, liebier, dobracja, et kriówków, prawiamia. Dokument, dokument pokaż, no ale gdzie mi ty majtasz taki wulczajam? Z nieba, z gwiazdkę z nieba szukać, czy co? Pogoda wyjdzie, że to gdzieś jakaś trochę niezaładna, dobra. Bierzemy. Dobra. I teraz co ja mam zrobić? Ja chciałam tu kliknąć, żeby wypakować ten ładunek, a tutaj, tak? Wyładuj. Tam tutaj jeszcze wejść. Eto ono! Siem grusko pas an pastolo! Na stołach, tak, czyli tutaj? To chyba nie to, przepraszam, to chyba nie to. Gdzie ja mam ten stół, gdzie to jest? Niby. To chyba nie z tej strony, przepraszam. Dobra, tutaj, tak? O to chodzi, że ja mogę... Aha, dobra. Dobra, to już sobie sprawdzam to. Cztery, to wszystko, bo co tam było. Dobra, to wszystko, co tam było, więc na pewno nie ma tego więcej, bo sam sprawdziłem. Idziemy sobie do niego. Bierzemy sobie tego i teraz... Nie, jeszcze coś chyba jest. Bo jak jakby mnie zalicza jeszcze, więc musimy jeszcze sobie iść zobaczyć, albo dokumenty musimy zobaczyć. Nie no, wszystko się według tego teraz zgadza, tak? No jeszcze sprawdzę to oczywiście. Dobrze, żeśmy nawet jeszcze w to nie zajrzeli, więc to też by trzeba było sprawdzić. Potwierdzony ładunek. Wszystko się zgadza. Według mnie wszystko się zgadza. Weź mi to, nie wiem, można go skosować teraz? Można, dobra. Według mnie się wszystko zgadza, więc nie wiem, czy ja już mogę go oddać, przepraszam. Bo według mnie się wszystko zgadza, więc możesz jechać, tylko ja muszę ci jeszcze... Ale jakie mam? Aha, może tak? Nie, no dalej coś mi tu nie działa. Co jeszcze muszę zrobić? O matko, co jeszcze muszę zrobić? Coś tu jeszcze niby jest. Co, dlaczego mi się to świeci? Co ja muszę zrobić? Co ja mam zrobić? Nie rozumiem tego. O co chodzi? Zdarzałam go przejść, ale przeliczyłam to, o co ci chodzi. Czego mi tu strzałką wskazujesz? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem, co ja mam teraz zrobić? Może jakaś pomoc może gdzieś? Nie, nie ma. Cały ładunek jakieś już dostał. No to widzę, że on jest, no i co ja mam zrobić? Co tutaj coś mi... Ja widzę, że teraz strzałka pokazuje coś tutaj, co ja mam zrobić? Ada? Co ty chcesz? Idź, nie wiem, na razie. Tylko ja mu nie mogę, a chyba, że ja to potem zapakować teraz. Czekaj. Może to trzeba zapakować jeszcze, co? Trzeba jakoś zapakować, czy co? To nie, no zamknąłem się sam, przez to jest po prostu... Świetnie. Nie, no coś tutaj, czekajcie, co ja muszę zrobić? Ojej, co ja tu mam zrobić? Nie, to jest wszystko, to co ja mam zrobić? Przepraszam, co ja mam sobie, czy coś wyczarować, czy co? Ludzie. Ja chcę ci już oddać dokumenty. Chcę ci już oddać, co ja mam coś tam zrobić? I? Co to jest? I? Co to w ogóle jest? Nie. A może ja to mam otworzyć? Czekaj. Glazurką? Na przykład gdybym chciał? Czwórkę, no. Słuchajcie, no można i tak, tak? To może nie akurat tym, może tym się innym. No właśnie, o to już to było. Wy pochwycieli Angiel kontrabandziela Agrysewku! Arystny kryminal! Ha, czyli o to chodziło, dobra, no widzicie? Dobra, bierzemy w takim razie. W tym momencie opuszczasz pojazd i jesteś... Ale gdzie ty jesteś? Czekaj się już?
gdzie leziesz? Nie, tak. No trudno, nie ma, nie. Trzeba było myśleć, zanim się coś zrobiło. Teraz tak? I to już wszystko? Czy to teraz? A wie, bierma, drobna, że ilość... Ja mam po prostu obsługę kolejnych kierowców, a ciebie zamknę, pozwól. Ty się tam siedź, ja rozumiem o kolejnych kierowców obsługiwać. Dobra, tylko muszę cię jeszcze poprosić, facet, żebyś ty tam załatwił formalności. Was idu? Dobra, super. Dobra, jest wszystko, teraz możemy dalej brać kolejnych. No i nice. I tak to się właśnie robi. Teraz jeszcze coś zostało? Mamy tylko sprawdzać list przewozowy. Dobra, no ale to będziemy sobie sprawdzać po kolei. Jeszcze mamy dwóch, dobra. Dwóch jeszcze mamy do kontroli. Okej. Przyjezd. Proszę, później, proszę o mi dokumenty najpierw. Wszembu, dueto, pariatko. Najpierw poproszę dokument. I to ja, aha, dobra, muszę sobie wziąć najpierw. I masz pralkę i worek z nawozem. Dobra, pralka i worek z nawozem. Ja tu mam poszukać, tak? Teraz czyli tak, E. Ja mam tutaj wejść. Ja tu chcę wejść. To się tak? C poproszę. Worek z nawozem, ale to słabo muszę jeszcze zrobić. No, chociaż nie ma to niczego sensu według mnie. A co ja mam tutaj? Poszukać jeszcze jakiejś kontrabandy? Chyba nie. Chyba nie, więc według mnie wszystko jest dobrze. Jeszcze zerknę sobie teraz z powrotem dokumenty. Tak, to się według mnie zgadza. Jeszcze sobie posprawdzam takie rzeczy jak te tutaj. Ale to według mnie też się już tam. Tak na pierwszy rzut oka wszystko się zgadza, więc ja ci mogę dać od razu wjazd, tak? Mogę już ci dać jakiś wynik kontroli, przepraszam. Jak ja mam zwrócić ładunek do pojazdu? Co ja chciałam tu zrobić? Trzeba było to wyładować, byłoby prościej. Nie, prawko otworzyłem, nie o to chodziło. Może tu trzeba coś kliknąć, co? Kliknąć może coś trzeba? Nie wiem, nie chcę wyładowywać. Odwrotnie chcę zrobić, chcę załadować. Można tak? Jakoś tu coś kliknąć może? Czekajcie, C. Nie chcę tego otwierać wcale. To się robi. I coś... papierosa to nie o to chodzi. Ułam? Mam coś ułam zrobić? Nie wiem, czekajcie, zobaczmy już, jak to mam zrobić, czy nie. Może nie o to chodzi? Nie, ja tego może nie będę tak robić. Chyba, że tym. Może nie, a co jeszcze tu mamy ciekawego? O matko! Dobra, aha, pod piątką nic, a pod szóstką mamy taki róż, który właściwie nic nie robi, dobra. A tobie mogę powiedzieć, żebyś ty to zapakował? A, ciebie mogę poprosić, no doskonale w takim układzie. Czyli ty już to zwróciłeś, tak? Rozumiem, stoi, dobra, to już okej. Kuwam, o co chodzi. Kontrola zakończona, proszę bardzo, zatwierdzam, możesz jechać. Dobra, no widzicie, ja się tej gry z wami uczę, więc wychodzą tutaj czasami takie różne śmieszne rzeczy. Dobra, ty jedziesz, a ja jadę następnego sobie i to będzie już chyba mój ostatni dzień. No właśnie. Ja muszę kliknąć piątkę, żeby tu nic nie mieć w ręku. O matko, wtedy los przyjechał. Bierzemy w takim układzie. Dajcie wariuszu komandieru. A rozko, nie jestem ciekaw, co nam się uda, to wszystko dzisiaj przejść, to całe. Ten cały tu, ten, zobaczymy. Ja sobie muszę je tam teraz zrobić i tak. Piasek, tylko piasek. Trzy piaski masz gdzieś. W sensie trzy worki pewnie piasku. Dobra, teraz sobie to zobaczę. E. I czy ja mogę sobie to po prostu zobaczyć? C. To po prostu wypakuję, wiecie? I jeszcze inaczej to zrobię. Przecież tu jest piesek rozjedny, co ja mam innego do wypakowania. Dlaczego tam jest rozjedny? To jest nie halo, proszę pana. Coś tutaj jest. Nie tak, proszę pana. Nie tak powinno być, no. Dobra, ale ja sobie jeszcze zobaczę dokument. Nie, ja jeszcze tego. Ciebie. Ty sobie idź, a ja chcę mówić jeszcze dokumenty, no. Mi się tutaj to nie zgadza, proszę pana. I to mnie właśnie tego. Jeszcze zobaczę sobie. To się zgadza. Wiecie co? Ja uważam, że on nie powinien jechać. Że list przewozowy się nie zgadza, jakby, tak? No chyba nie powinieneś jechać. Tak to wszystko odrzucam. Zobaczymy, czy mogę, czy teraz dobrze zrobię, czy nie, bo to mnie interesuje. Będzie dobrze, czy źle? Będzie chyba źle. A tak coś czuję, że będzie coś nie tak. Że on jednak mógł jechać, po prostu miał większy list przewozowy. Zaraz zobaczymy. Leczy dobrze.
Nie uważam, że są tylko na ciastka. To źle czy dobrze? Choroszu, choroszu! Dobrze. Super. Wasza kurka uczelniasta. Ostatni dzień jutro, to fajnie. Ostatni Pozwiąc dzień, czyli co? To będzie już koniec jutro? Proszę, lato, denaja, naszego trenirowka. No to powiem szczerze, że bardzo szybko to idzie. Czy to już jutro będzie ostatni dzień szkolenia, czy ostatni dzień dema? Bo to też jest pewna różnica. Dobra, kontynuuj. Zobaczymy, czy to będziemy coś robić ciekawego. Tutaj będziemy na granicy. W sensie to samo tutaj być na granicy też jest fajne, bo robimy tutaj różne fajne rzeczy. Zobaczmy, co dzisiaj mają dla nas do zrobienia. Gotowo, Marisiu? Denaja Kalicki, Liobe Mavro, Nowicja. Jeszcze go tu nie ma, więc no muszę chyba chwilę poczekać. Jeszcze coś mamy na tym. Teraz to sobie przeczytamy, co tam mamy. List przewozowy. Z dniem... Dobra, a to jest to samo, a to jest... To jeszcze nowy numer rejestracji. Weźmy to z nich, musimy przybliżyć się. O08DC chyba, takie coś jest, tak? Dobra, to już pierwszy jest gotowy. Witajcie. Hello. Lecz to wasza handlu? Pohandlować? No okej. Okay. Którzy przyjezdni będą chcieli z tobą handlować. I co ja mam, co mam, przepraszam, tutaj. Wódka to jest staworek, jak ja to i to ci na przykład mogę dać? Czy jak ja mam to zrobić? A czy ja mogę tego nie robić, przepraszam, czy ja mogę cię po prostu normalnie skontrolować? Właśnie, show mi dokumenty, poproszę i... I ja nie będę handlować z nikim tutaj, bo to jest... Ja nie będę marnować czasu. Teraz, o matko, ty masz tutaj... Ale już widzę, że to jest coś nieważne, więc... Właściwie to się już nie muszę wpuszczać, więc... Nawet nie będę sprawdzać tego listu przewozowego, ja? Tylko... Dobra. Nie chciałem, żebyś opuszczał. Ajdź, nie to, dobra, czekaj, stój. Masz wrócić do pojazdu. Wracaj. W sensie, wracaj. Gdzie ty lecisz? Ale chwila, trzeba sprawdzić końcówkę numeru jeszcze. Czy numer jest przypadkiem nie jest taki? O 08 DC na pewno nie taki, dobra, czyli tak naprawdę się już tylko z tym, że jeszcze podałoby w raporcie, ja zaznaczam te ważności, bo nie działa, więc odrzucony, bo jest nieważny i nawet nie muszę zjem rachowy. Oczywiście to jeszcze nie koniec, no groźby na pewno, to są groźby karalne, proszę bardzo, są groźby karalne, ja panu nawet pomogę, pan sobie już zamknie te drzwiczki, niech pan już jedzie, bo to następny mi tu podjeżdża i pan blokuje, więc niech pan już stąd jedzie. Bo ja bym następnego, który chciałby przyjechać, więc no. Dobra, mamy następnego w takim razie. I on, proszę, co ode mnie chcesz? Słuchajcie, co masz? Poproszę o dokumenty. Jest konieczne, oczywiście. No co, myślisz, że to po prostu... Dobrze. Nie dałeś mi jeszcze tych dokumentów? Dobra, tak robimy. Gdzie ty, co ty robisz? Gdzie ty jedziesz? Halo, halo, halo. Nie tak, to jak dadzą, aj! Dobra, ja muszę jechać. Dobra, już jedziesz, ale emocje, Boże, dobra. Już, zamykaj. Ja mam jakąś mapę tutaj, gdzie mogę tego, zobaczyć go. Dobra, no chyba pojechał tutaj. Nie, tam pojechał. Stop, czekaj, chcę się cofnąć. Muszę jechać, bo tylko wyjechałam. Dobra, lecimy w takim razie. Dobra, no zobaczcie, kolejna ciekawostka w grze. Tutaj w lewo, tak? Gdzieś w lewo. Ale... Dobra, czekajcie. Tutaj na lewo. I gonimy w takim razie. I gonimy na lewo, będzie tak jechać. To się jedzie w lewo, tak? No dobra, smosuję przebiega w lewo, więc z tym nie ma problemu. Okej. Dobra, tu jest, tak? Tutaj w Bocha muszę zjechać, czy jak? A mam jechać za nim, przepraszam, te krzaki wszystkie, co ja, ale chciałam tu jechać. Ja mam drogą, normalnie drogą trzeba pojechać, dobra, czekajcie, stop. Drogą trzeba normalnie pojechać. Cofaj. No ale żwawo tym słowem, no. No, ja w ogóle myślałam, to samochód jakoś dziwnie odchyla, dobra, na prawo jedźmy. Okej, jedziemy, tak?
Dobra. Jadę sobie. O matko, matko święta. Dobra, na lewo, tak? Zaraz, czekaj, czy on przodkiem... Dobra, jedę tędy, trudno, muszę go zatrzymać, tak? Zobaczymy, jakiś skręt w prawo tu gdzieś jest może? Tu jest, dobra, skręcam w prawo. Jeszcze raz w prawo wybrać, ja to zaraz. A jestem tam, się nie udało, trudno. Dobra, ale za pierwszy raz to też porażka. A co porażka, koniec? Że jak? Że co? Że gdzie? Że koniec? Że jak? Co ja mam robić teraz? Odpocząć? No to, Marysiu, ten a nie, dobra, chyba... A nie, dobra, to chyba po prostu kontynuację tego, to ten, tak? Tego dzisiejszego, dobra. Czyli powtórka, tak jakby, dobra. Czyli musimy być gotowi. Na to, żeby tutaj go gonić, no... Nie byłem też specjalnie gotowy, teraz będę, tak? Dobra. Jeszcze sprawdzę tylko sobie list przewozowy szybciutko. W sensie przemytników. Ty masz taki numer? Nie masz, dobra. No bo ty jesteś ten sam, tak? No to ty będziesz opowiadać na wymianę. Tak, ale nie. Wiem, bo to już czytałem. Będzie powtórka z rozrywki najpewniej. Proszę rado. Proszę o dokumenty. Ciebie nie muszę przepuszczać, bo ty masz coś tam ten, tak? Ty masz nieważne dokumenty, więc tak naprawdę mogę cię od razu skreślić, data ważności, żeby trochę szybciej to poszło, to tak, raz, dwa, trzy, cztery, to wszystko kontrola zakończona. Odrzucą. Proszę bardzo. Nawet nie będę patrzył na to, bo to już nie ma sensu. Dobra, tylko teraz nad tym, bo to zobaczymy, jak będzie uciekać, więc musimy być już tacy, wiecie, gotowi na to, że on tu nam będzie uciekać. Musimy patrzeć, żeby wykrzyknić, bo to też jest ważne. Dobra, stój. Jaki masz końcówkę numeru w ogóle? 08C. 08DC. To jesteś ty. To ciebie trzeba aresztować. Proszę... Atmatur! Ale ja chcę... Czekaj, bo to jest takie emocje. Czekajcie, bo trzeba to wziąć. Ja sobie to wezmę, ale ja tego na razie nie chcę. Aj, teraz mi uciekam, tak? Uj. Nie tak, to jak zadzą, aj! Kurka! Wyszli, jedziemy! Co się dzieje? Co się stało? Znowu? Umarłem? Matko święta! Patrz, to jeszcze inaczej rozegrasz, ludzie kochani. Dobra. Odejście numer 3. Może nam się uda. Jezus Maria, umarłem, no fantastycznie po prostu. Czyli on będzie i tak uciekał, ale ja muszę być gotowy, ja nie mogę tak. Dobra, jak to mówią do 3 razy sztuka, no będziemy grać dopóki mi się uda, no. To nie jesteś ty, więc ja cię od razu tak naprawdę chcę przepuścić, żebyś tu jak najszybciej pojechał. Ja cię będę musiał gonić. Znajdować to was za rukę. Tak, ale ja nie chcę się tobą wymieszać, znowu to samo, co się pokazuje. Proszę o dokumenty, ale ja... Ty jesteś nieważny, więc ja cię i tak nie przepuszczam. Tak naprawdę mogę to od razu oznaczyć, bo to chyba jest to samo, tak? Nieważne, więc ja sobie nawet ono nie patrzę. Data ważności, escape. Jedziemy, to wszystko odrzucam. Sorry, ale taki trochę będziesz w kłopotach, to ważne, ty już jedź, a ja ciebie skontroluję teraz, tak? Tylko muszę być gotowy. Co ja mam potem robić? Jak ja już go niby dogonię, co ja mam potem z nim robić? Bo tym razem umarłem, no. Powiem wam szczerze, że dziwne to, no ale dobra. Bo to jest ten numer, tylko że ja go nie mogę aresztować od razu, no. Więc to jest właśnie takie coś, że nie mogę go aresztować od razu. Tylko muszę czekać. A dajcie walisu komandiru! Znaczy, nie mogę go aresztować, tak? Przembudu, eto pariatko. Daj mi te dokumenty. Nie dałeś. No właśnie, ja będę już jakaś sobie poczekam. Nie tak to jak zarząd, aaaaj! Kurka! Wyszli jedź maszyną, aś lodowaty jego!
Dobra, więc z czym gonimy go. Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Wow, wow, dobra, już. Gdzie jest E? Dobra, jedziesz. Dobra, słuchajcie, jedziemy w takim razie. Za nim, tak? Gdzie on jedzie? Prosto pojechał, dobra. Prosto, czyli jedziemy za nim. Jedziemy za nim od razu. Ciekawe jestem tylko, co będzie, jak my go dogonimy na przykład. A no, wtedy pewnie coś tam napiszą, co mam zrobić. Dobra, mniejsza o to. Na razie staramy się w ogóle dojechać do niego. Fajnie by było. Jakby się nam udało, dobra. O, już go widzę. I co ja teraz mam zrobić, jak go dogonię? Chyba jestem już za nim, ale co ja mam zrobić, jak go dogonię? Bo to też jest zastanawiające. Co ja mam zrobić, jak go dogonię? No nie. No to mi chodziło. Jedziesz. Podaj gazu, jedź. Dobra, jadę. Chyba nie ma czasu na to. Jadę. Nie ma na to czasu, jadę. Chyba tu mogę pojechać na pewno. Dobra. I co ja mam zrobić, jak go zatrzymam? Bo to też nie wiem. Jestem za nim dość blisko, no ale nie chciałam zrobić jakieś gody dorne, tak? Rekomendant mi coś powie, bo ja nawet nie wiem, jak ja muszę zrozumieć, czy ja miałam wrągnąć, czy co. Myślę, że on na razie zupełnie jedzie. Dobra. Będzie blisko. To dobrze? Co to teraz? Teraz musimy się cofnąć. Dobra, czekajcie. No to teraz trzeba szybko zrobić. Dobra, gdzie ja w ogóle jestem? Chcę jakoś się wydostać szybciutko. Mam 4 minuty, żeby się dostać do góry. Powinienem zdążyć. Ale no, to taki jeszcze stres będzie teraz. Gdzie ja w ogóle jestem? Daleko mam trochę się wyjazd. Dobra, już wyjeżdżam. Jemy sobie tutaj. Tak od razu. Nie ma czasu. Dobra, ci klient nie żyje, no to ja wiem, ale jak się normalnie emocje teraz zaczęły olbrzymie robić. No też tutaj zobaczcie, że jest to tutaj takiej fabuły, tak, że jednak jedno wynika z drugiego. No, udało nam się go złapać. Wyłączy te sygnały, bo nie wkurzają. Dobra, to chyba w prawo, tak? To nie wiem, co ja zrobiłem właściwie, czy ja tam nie zrobiłem. Nie wiem, to chyba dobrze w miarę, w sensie jednak będę jechał ten, nie ma tam, myślę, że większej różnicy, które nie pojadę. Znaczy, nie trzeba było to też nie skręcać, na razie już jak skręciłem, to trudno, już nie będę się teraz cofać, bo mam 4 minuty jeszcze, więc mam jeszcze chwilę. Dobra, jedziemy dalej przed siebie. Tak, dobrze robię, czekajcie, muszę sprawdzić. Dobrze, jak wyjadę z tej drogi, to w lewo i ekspresowo tam. Dobra. O matko. Wyjeżdżam już, bo mi się już troszkę, to już wyjeżdżam gdzieś, jestem blisko już wyjazdu, jestem już, dobra, wyjechałem, okej, okay, i teraz na lewo, tak? Dobra, i pędzimy w takim razie, i pędzimy do biura. Mam 3.30, liczę na to, że zdążę, bo nie chcę powtarzać tego samego zawodu, ale jakby się udało go złapać, pewnie będzie teraz dobrze. Już jestem, tak? Już jestem w biurze. Kawałeczek, dobra, jestem. Dobra, szlaban i tak jest wyłamany, więc chyba tylko po nim przejadę. Dobra, wsiadam. I lecimy. Biegniemy. Dobra, jestem. I teraz gdzie? Tu, tak? I teraz co chcecie? Barishu. My zatracili radio Sijaza, ać brigadu starszyni Gabrielowa. Oni madry trpsaja. Okolice tataku, mówisz? Kolica terrori, ać laso pilnikowna ja. Wielo eto ażne, iliowy madry hurka baszlo. Kapitan Sorokin, jakiś towarzyszy, tak? Dobra, a i co teraz? Brigada... Czyli co, jechać do tartaku, czy co mam teraz zrobić?
nie mam tu jechać, tak? Tu mam iść do stołu i teraz co mam zrobić? Aha, pistolet. Dobra, ja to na razie. Ja teraz co mam jechać z tym jakimś tam dziadem, ale on już siedzi, dobra, on już jest w tym. Teraz ten tartak, trzeba poszukać tartaku. Dobra, jedziemy w takim razie, trzeba poszukać tartaku, słuchajcie. I teraz gdzie ja tu jadę? Stąd, a tartak jest tutaj, tak? Czyli jadę tędy. Dobra, jadę, wiecie, poczekajcie, już wiem jak jechać. Ale ja chciałbym usiąść tutaj. I włączyć silnik, bo chciał. Nie da. Jedzie. Dobra, lecimy w takim razie. Poskoczę tędy. Tak, dobrze robię. Dobra, teraz tu do po prostu pojedziemy i jak już pojedziemy, to tu możemy jechać cały czas dłuższej drogi. Żeby tutaj spostrzec i gdzie bok. Dobra, tutaj bok, okej. Okay. Czyli jedziemy taką znowu leśną drogą. Okej. No już szybko w dół. Teraz już będzie zaczęła rzeczywiście akcja taka. Mi się wydaje, że to porywacz miał coś związanego z tym tartakiem na pewno, bo nie przypadkiem dzieją się takie same rzeczy. Więc tak naprawdę nie jest tylko symulator. Tutaj są rzeczy, tak, to jest symulator takiego właściwie trochę połączenia policjanta z strażą graniczną. Co mi się jak najbardziej podoba i też fajnie jest tutaj w sobie to wykonane. Dobra, i co teraz? Ilio Budra pagał, ać karoczny robotca. Co? On z nimi? Czy jak? W sensie? Nie tap to uwarić. Starszina Gavrilov estio zazdro kryminalov. Acz ni ta aralać. A jo madro uświadomica inspektora ili incydenty. Dobra, mamy jechać, czy co mam zrobić? Jezus Maria. Posłucham. Boże, drogi. Jezu. Ojeju. Ojeju, bo on mnie zatłukał. Czekajcie. Matko, tu teraz umrzemy. Ja się z tym uśmiewam w takim razie. Mam nie dam rady chyba. O matko. Matko, wpadliśmy trupem chyba. Ojej. I co teraz? Halo. To było mocne. Kurka! Opokameno! A smożno je wożywatko! A trebuje, Wariszu. A karistanska was trebuje. Cię potrzebuję, okej. Okay. I co dalej? Aha, i to koniec. Powiem wam tak. Mnie się... No zakończenie mocne. Myślę, że na pewno spotkamy się tutaj w tak jakby w już pełnej wersji, bo to co tak jakby teraz to jakby teraz zobaczyłem mnie, powiem tak. Gra jest naprawdę fajna, jest fajnie, że to jest, fajna jest grafika, po pierwsze, po drugie, fajne jest to, że nie robimy tutaj jednej rzeczy, że robimy tutaj tych rzeczy kilka i to jest też takie dosyć fabularne, no bo zobaczcie, gdybyśmy tamtego nie zatrzymali, myślę, że tutaj nawet gdybym do nich strzelał, to i tak byśmy umarli, bo to jest demo, więc myślę, że dalej i tak kontynuacja by się tak jakby nie potoczyła, natomiast... Jak najbardziej spodobało mi się tutaj po pierwsze, że tak jakby jest ten ciąg sytuacji, że jest to tak fajnie zrobione, a po drugie, że nie robimy tutaj takich rzeczy, wiecie, takich rzeczy tylko, że na przykład, nie wiem, stoimy na granicy i ich, że tak powiem, ciągle kontrolujemy, albo nie wiem. Gonimy ciągle, tylko to jest tak wszystko, słuchajcie, ze sobą tak jakby połączone, przynajmniej tutaj w tym demie. No na pewno ciekawy był ten początek, więc myślę, że spotkamy się w wersji tej pełnej, natomiast myślę, że to nastąpi dopiero za jakiś czas, bo ja muszę sobie tą wersję pełną zakupić, a myślę, że wyhaczę po prostu ją sobie na jakiejś promce, jak w najbliższym czasie będzie na tą grę. Na pewno dodam do swojej listy życzeń. No dobrze.
Więc w sumie na dziś, na taki odcinek, to by było na tyle. Myślę, że to demo było takim jednym z fajniejszych dem. No i co? Jeżeli wam materiał się spodobał, to zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli nie, zostawcie łapeczkę w dół. Zostawcie też jakiś komentarz, jak wam się podobała ta gra, bo to już na 100% spotkamy się w kontynuacji, no, może na 99% spotkamy się w kontynuacji tegoże tytułu i powstanie z tego osobna playlista. Jak długa, to nie wiem, zobaczymy. Natomiast dzisiaj odcinek kończymy. Życzę wam miłego dnia, miłego wieczoru. Do zobaczenia, cześć, pa, pa, pozdrowionka.